Witamy bardzo serdecznie dzisiaj naszych gości. Z nami Katarzyna Lubasińska i Nikola Niepsuj z projektu Studenci Maturzystom. Witamy was bardzo serdecznie. Cześć. Cześć. No i jak można się już domyślać, nazwa projektu troszeczkę nam mówi o tym, jaki temat dzisiejszej audycji, ale na samym wstępie takie chyba proste, znaczy no może nie proste, niekoniecznie miłe pytanie, ale jak wspominacie swoją własną maturę? Jak to było? To ja może zacznę, bo jestem, mam ją zdecydowanie później za sobą niż Nikola. Wspominam bardzo nerwowo ten czas. Było dość kiepsko z moim przygotowaniem się przed. Natomiast zdałam, bardzo się cieszyłam z tego powodu. Bardzo, bardzo mocno stresujący jest to czas, także rozumiem każdego maturzystę, który jest przed swoim egzaminem, ponieważ tak jak wspominam, moje właśnie dni majowe maturalne to były bardzo, bardzo stresujące, ciężkie w przeżyciach. Ja natomiast, kiedy przygotowywałam się do matury, myślałam sobie, że to będzie najtrudniejszy egzamin mojego życia i rzeczywiście się tak okazało. I wydaje mi się, że wszystkie te egzaminy, które później gdzieś na studiach się pojawiały, to już zupełnie inaczej się do nich podchodziło. I wydaje mi się, że jeżeli studenci przeżyją maturę, to chyba nie ma już nic gorszego. Później troszkę inaczej się podchodzi do pewnych egzaminów. No ale moje przygotowania do matury również były trudne, bo ja byłam nieszczęśliwym rocznikiem, w którym zmieniała się ta matura i te podstawy. Ja byłam tym pierwszym rocznikiem, w którym losowaliśmy pytania. No i było ciężko, bo nie wiedzieliśmy tak naprawdę, czego się spodziewać. Natomiast no teraz myślę, że już ta matura się tak trochę ustabilizowała i jest troszkę bardziej przewidywalna niż to, co było za moich czasów. Co to w ogóle za projekt? Na czym polegają wasze działania? No i skąd w ogóle taki pomysł, żeby tym, którzy przygotowują się do matury, pomagać? Projekt wywodzi się właściwie z mojej inicjatywy. Wyszła ona dokładnie rok temu właściwie, bo w kwietniu została założona, mniej więcej w tych samych dniach, także obchodzimy właśnie pierwszą rocznicę. Myślę, że tutaj powstał on ze względu na to, aby tutaj pomóc zeszłorocznym przede wszystkim maturzystom wtedy, gdyż właśnie pandemia koronawirusa, która na tamten moment postawiła nauczycieli przed sytuacją zdalnego nauczania, do którego zdecydowanie nie byli przygotowani, utrudniła maturzystom te przygotowania właśnie do egzaminu dojrzałości. I przez to właśnie oni szukali pomocy w wielu miejscach, na grupach, na Facebooku, na różnych stronach. Szukali namiętnie korepetycji. Właśnie wtedy wpadłam na pomysł, aby zorganizować takie bezpłatne korepetycje dla maturzystów przez studentów właśnie, które są prowadzone. I na tamten moment były one prowadzone w kilkuosobowych grupach. Jeden student miał około sześcioosobową grupę. Natomiast w tym momencie prowadzimy ogólnodostępne webinary, gdzie udzielamy bezpłatnych korepetycji. One są ogólnodostępne, live'y na naszej stronie na Facebooku z podstawowych przedmiotów maturalnych oraz z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym, ponieważ jest to najczęściej wybierany przedmiot na maturze. No i idea ta też powstała, bo tutaj Kasia pewnego dnia przyszła i zdecydowałyśmy się razem zacząć działać z tym projektem. Myślę też, że nie tylko jeżeli chodzi o benefity tutaj maturzystów, bo oczywiście te darmowe konwersacje są bardzo ważne, natomiast zależało nam też na nawiązaniu współpracy między studentami, a maturzystami i też wierzymy w to, że często ta wiedza, która jest przekazywana przez młodych ludzi do młodych ludzi jest dużo bardziej przemawiająca i może też studenci, którzy sami przygotowywali się do swojej matury, znają też troszeczkę więcej trików na to, jak w jaki sposób przygotować się do tej matury w odpowiedni sposób.
No też jako fundacja i też jako tutaj działania nasze chcemy propagować i promować edukację nieformalną, bo wierzymy, że to jest dużo lepszy często sposób na nauczanie i wierzymy po prostu w to, że dzięki takim działaniom maturzyści będą mieli możliwość zdobywania darmowej wiedzy, natomiast studenci będą mieli możliwość na przykład zrobienia sobie i odbycia praktyk studenckich. No i też przede wszystkim na pewno ostatnio usłyszałyśmy wiele dobrego od osób, które prowadzą te zajęcia, bo jak się okazuje, to nie tylko tutaj właśnie są te profity maturzystów, ale też studentów, którzy je prowadzą, bo wrócili do nas z taką odpowiedzią, że świetnie się w tym realizują i że też wiele się przy tym uczą, więc myślimy, że to jest no, dość ważne. Powiedzmy, że jesteśmy takim studentem, który chce w ten sposób pomóc maturzystom. No i co ma on robić? To znaczy chodzi mi tutaj o to, jak przygotowuje się na przykład takie korepetycje internetowe, webinary i tak dalej. Na co trzeba zwrócić uwagę, jak to też zrobić od strony technicznej? Czy to dla was, kiedy to się zaczęło, powiedzmy rok temu, czy to też nie było jakieś wyzwanie? Biorąc pod uwagę, że no chyba, przynajmniej tak mi się wydaje, że wielu z nas taką edukację, powiedzmy internetową, multimedialną, no niekoniecznie miało aż tak wiele do czynienia na co dzień. Tutaj staramy się brać pod uwagę każdą osobę, która tak naprawdę się do nas zgłasza, ponieważ chcemy dać szansę właśnie tym studentom rozwijania się, a więc każdy, kto tutaj do nas, czy odezwie się poprzez maila, czy właśnie szukaliśmy studentów poprzez biuro karier na UJ-cie, czy właśnie tutaj wywodzili się z zeszłej edycji, to tak naprawdę jeżeli tylko mają chęć, to w jakimś obszarze mogą się realizować. Niekoniecznie właśnie w prowadzeniu webinarów, bo nie każdy czuje się w tym dobrze. Natomiast czy przy przygotowywaniu materiałów do webinarów, czy w organizacji wydarzeń, czy właśnie tutaj od strony logistycznej wysyłanie maili, czy właśnie tworzenie jakichś formularzy, ankiet. Także tutaj, jeżeli chodzi o osoby, które się angażują w projekt, to jest naprawdę z różnych źródeł są. I tak naprawdę, jeżeli tylko mają chęć, to mogą się realizować u nas pod każdym względem. Natomiast jeżeli chodzi o przygotowanie webinarów, to mamy osoby, które mają w tym już jakieś doświadczenie, czy właśnie przy udzielaniu korepetycji, czy przy prowadzeniu jakichś zajęć online, czy właśnie przy wystąpieniach publicznych. Dziewczyny, które prowadzą język angielski, studiują lingwistykę, a więc tutaj mają bardzo dobrą znajomość języka angielskiego, także ich zajęcia są naprawdę bardzo dobrze przygotowane. To samo dotyczy polskiego i matematyki. Dziewczyny bardzo dobrze przygotowują się z zajęcia na zajęcia, także tutaj te zajęcia zawsze są dopracowane na bardzo dobrze. Trzeba też dodać, że tutaj jakby jest jedna osoba zawsze prowadząca i akurat w przypadku polskiego i matematyki rzeczywiście to jest jedna osoba, która przygotowuje i która realizuje później te webinary. Natomiast jeżeli chodzi tutaj o język angielski, to jest tutaj cała grupa studentów, aż czterech studentów, którzy pracują nad materiałem z języka angielskiego i są to studenci Wyższej Szkoły Europejskiej, z którą w sumie prowadzimy ten projekt i która nas tutaj patronuje. Jaka powinna być matura? Powiedzmy w przyszłości za lat 10 powinna mieć inną formę, czy w ogóle być powinna w formie takiej obowiązkowej dla wszystkich? Jak to widzicie? Możecie tutaj popuścić wodze fantazji. Jaka powinna być matura w przyszłości? No to ja jestem zwolenniczką spontaniczności i uważam, że nie powinniśmy być zmuszani do nauki przedmiotów, które nie sprawiają nam przyjemności albo w których czujemy się słabo. Uważam, że matura i egzaminy powinny być dobrowolne, to znaczy uważam, że powinniśmy wybierać sobie przedmioty, z których będziemy pisać. Oczywiście ważnym jest to, żeby znać podstawowe zasady matematyki, jak dodawanie, mnożenie, bo to rzeczywiście przydaje się w przyszłości.
Natomiast no ja osobiście do tej pory jeszcze nie używałam całek albo obliczenia tutaj pierwiastków, kiedy zaczęłam swoje życie już takie policealne. Więc myślę, że ja byłabym zwolenniczką tego, żebyśmy starali się rozwijać w Polsce umiejętności uczniów takie, które rzeczywiście, w których są utalentowani. Więc myślę, że na pewno skupiałabym się na tym, żeby ta matura była w pełni dobrowolna, żeby ta matura też sprawdzała kompetencje, nie tylko tak naprawdę samą suchą wiedzę, którą gdzieś trzeba wykuć na pamięć i trzeba trzymać się kluczy odpowiedzi, bo uważam, że tutaj na przykład interpretacja z języka polskiego powinna mieć dużo bardziej swobodną formę i dla każdego sztuka jest czymś innym. I przy interpretacji wiersza uważam, że niesprawiedliwym jest czasami ocenianie względem klucza. Więc ja poszłabym troszeczkę w taki rozwój osobisty tych studentów i uczniów w takim kierunku, w jakim są dobrzy i na pewno też sprawdziłabym tutaj. Matura powinna być egzaminem dojrzałości i wydaje mi się, że też powinien to być egzamin dojrzałości społecznej i tego, jakimi osobami są ci ludzie, nie tylko i wyłącznie jaką suchą wiedzę posiadają, ale to jest moja subiektywna opinia. Ja tutaj się zgadzam z Nikolą. Powiedziałabym wręcz, że nie fair jest karanie artystycznej duszy niezdaniem egzaminu z matury, z matematyki, żeby nie poszła na przykład na wymarzone studia. Także tutaj zdecydowanie powinna być tutaj większa swoboda w wybieraniu przedmiotów, a może nawet, nie wiem, taką abstrakcyjną formą byłoby na przykład, aby, nie jestem teraz w stanie wymyślić, ale wydawało mi się, kiedyś rozmawiałam z osobami starszymi, że egzaminy na studia były ich zdaniem lepszą formą, ponieważ wtedy faktycznie zdawali coś, na co chcieli iść i w jakim kierunku chcieli się rozwijać i uczyli się tego wcześniej. I może faktycznie była to lepsza forma, nie wiem, ale mam nadzieję, że kiedyś ta matura będzie na pewno mniej stresująca i bardziej tutaj życiowa i lepsza.